Witaj w kolejnym materiale z cyklu Zamknięcie roku w księgach rachunkowych i podatkach dochodowych. Dzisiaj zgodnie z obietnicą na temat jednostek mikro, czyli jakie jednostki możemy zaliczyć do tak tzw. jednostek mikro i sporządzać sprawozdanie finansowe według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości. Zgodnie z ustawą do jednostek mikro zaliczamy spółki handlowe, osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji, spółki cywilne, inne osoby prawne, a także oddziały przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli jednostki te w danym roku obrotowym, czyli za który sporządzamy sprawozdanie, oraz w poprzednim roku obrotowym nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości: 1 500 w przypadku sumy bilansowej i 3 milionów, czyli dokładnie dwukrotność, tak jak było to w przypadku małych jednostek, w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy. I tutaj ta sama uwaga co w przypadku małych jednostek. Bierzemy pod uwagę tylko przychody ze sprzedaży towarów i produktów. Nie bierzemy pod uwagę ani przychodów finansowych, ani pozostałych przychodów operacyjnych. Ponadto nie należy tu według mnie uwzględniać też zmiany stanu produktów, ani kosztów wytworzenia na własne potrzeby, ponieważ są to pozycje korygujące de facto koszty Trzecim warunkiem jest zatrudnianie w przeliczeniu na pełne etaty nie więcej niż 10 osób. Jeżeli jednostka rozpoczyna dopiero działalność, to oczywiście te limity muszą być spełnione w tym pierwszym roku, za który sporządza sprawozdanie finansowe. Dalej, jednostkami mikro również są związki zawodowe. Organizacje pracodawców, izby gospodarcze, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Pamiętamy, tam wcześniej mieliśmy oddziały przedsiębiorców zagranicznych i one musiały spełniać te warunki, limity, tak, nie przekraczać limitów. Natomiast jeśli chodzi o przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, to tutaj tych limitów nie ma, czyli tak związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, społeczno-zawodowe organizacje rolników, organizacje samorządu zawodowego, organizacje samorządu gospodarczego, rzemiosła i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, o ile te wszystkie wymienione wcześniej jednostki nie prowadzą działalności gospodarczej. Dalej, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, które dobrowolnie wybrały stosowanie zasad rachunkowości, a ich obroty są niższe niż 2 miliony euro, czyli nie przekroczyły tego limitu, który zobowiązuje je do prowadzenia ksiąg, prowadzą księgi w sposób dobrowolny. I w związku z tym ustawodawca umożliwił im sporządzanie sprawozdania finansowego według załącznika nr 4, czyli tak jak dla jednostek mikro. I uwaga, z wyłączeniem znowu instytucji finansowych, czyli to samo co w przypadku małych jednostek, wszelkie banki, ubezpieczyciele. Oczywiście pomijam fakt, że banki ubezpieczyciele muszą mieć znaczący kapitał, w związku z tym one się tutaj nie będą mieściły, jeśli chodzi o chociażby o sumy bilansowe ale również wszelkiego rodzaju fundusze inwestycyjne, emerytalne i tak dalej, różnego rodzaju instytucje finansowe, one nie mogą sporządzać uproszczonego sprawozdania. I dalej to samo, co w przypadku jednostek małych, czyli w stosunku do których organ zatwierdzający podjął decyzję w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego z zastosowaniem wzoru dla małych jednostek. I ta sama uwaga, czyli taka uchwała o Sporządzaniu sprawozdania finansowego w wersji uproszczonej powinna zostać podjęta przed dniem sporządzania sprawozdania finansowego. To najpierw musimy ustalić, według jakich zasad sporządzamy, w jaki sposób sporządzamy sprawozdanie finansowe, a dopiero później je przygotować. Pełnienie tych warunków musi się odbyć w dwóch kolejnych latach obrotowych. W przypadku jednostki mikro, przekroczenie dwóch z trzech wielkości tylko w jednym roku obrotowym nie powoduje braku możliwości stosowania uproszczeń. Dopiero jeżeli mamy, ma to miejsce w dwóch kolejnych latach obrotowych, to w tym drugim roku tracimy prawo do stosowania załącznika numer 4. Może się okazać, że jednostka będzie się mieściła w limitach ustalonych dla małych jednostek i wtedy będzie mogła sporządzić sprawozdanie według załącznika numer 5. Ale znowu powinno tutaj podjąć uchwałę, zgromadzenie wspólników powinno podjąć uchwałę o stosowaniu załącznika numer 5. Bo jeżeli nie podejmie takiej uchwały, no to jak gdyby z automatu jednostka zobowiązana zostaje do sporządzenia sprawozdania według wersji podstawowej, czyli według załącznika numer 1. Dlaczego te wymogi dotyczące dwóch lat, następujących po sobie? Chociażby dlatego, że sporządzając sprawozdanie. Za dany rok obrotowy, zawsze podajemy dane porównawcze. Czyli, jeżeli byśmy tak skakali, tak, raz mieli wersję uproszczoną, raz zwykłą, to i tak sporządzając sprawozdanie w danym roku według załącznika numer 1, gdy w poprzednim roku stosowaliśmy załącznik np. numer 4 czy 5, to i tak musielibyśmy te dane dla celów porównawczych przekształcić i najprawdopodobniej byłoby to znacznie więcej pracy niż stosowanie cały czas ewidencji księgowej taki sposób, aby przygotować sprawozdanie według załącznika numer 1. Z kolei znowu przechodzenie na tą wersję uproszczoną powodowałoby konieczność znowu agregowania pewnych danych. Mało tego uproszczenia, które zastosowaliśmy w jednym roku, w następnym roku już musiałyby być odwracane. Tak więc tyle tytułem wstępu na temat wprowadzenia do sprawozdania finansowego. Przypomnę jeszcze w skrócie, że jeśli chodzi o załącznik numer 1, to w odróżnieniu od jednostki małej i jednostki mikro, mamy obowiązek przedstawienia podstawowego zakresu działalności jednostki. Ponadto mamy obowiązek wskazać, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli mamy oddziały, na przykład nasza spółka posiada samobilansujące się oddziały, a także musimy podać informacje na temat połączenia, jeżeli takie połączenie w ciągu roku nastąpiło, no i wskazać zastosowaną metodę rozliczenia tego. Połączenia. W przypadku załącznika numer 4 powinniśmy wskazać zasady rachunkowości przewidziane dla jednostek mikro, z wyszczególnieniem uproszczeń, które wybraliśmy. To samo dotyczy małej jednostki, również powinniśmy tutaj opisać uproszczenia i pamiętajmy, że zawsze opisujemy te zasady rachunkowości, które nas dotyczą. Nie musimy opisywać zasad wyceny długoterminowych papierów wartościowych, jeżeli takich nie posiadamy. Nawet jeżeli w polityce rachunkowości Taki zapis wprowadziliśmy sobie tak na przyszłość. Skupiamy się na tym, co w naszej jednostce występuje, no i na kwestiach istotnych, tak? Jeżeli mamy 2 euro w kasie i cały obrót kasowy to jest kilkanaście euro w ciągu roku, możemy sobie taką sytuację wyobrazić, to też nie musimy opisywać sposobu wyceny środków pieniężnych w walutach obcych w naszej firmie, ponieważ de facto taki obrót nie występuje. Pamiętajmy o stosowaniu zasady istotności. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych materiałów.